Siemano, mamy kolejny dzień koszenia. Dzisiaj jest 4 sierpnia, czwarteczek, godzina około 12. Tutaj właśnie Grzegorz, operator Fenda 1050 i przeładowczej wysypał nas. Ma pustą przyczepę akurat. My pronarkę akurat targamy jedną, z tego względu, że chłopaki drugą potrzebują na suszarni, tam przesypują pszenicę, workują. A tu z tego względu, że jest blisko, no to targam jedną. Przeładowcza na polu, no to na spokojnie zdążymy. I jakoś to sobie leci. 936 bez zmian. Jedną pronarkę. Blisko to wiecie, tam potrzebują, no to jakoś sobie trzeba poradzić, nie? Powoli, powoli. Grzesiu dzisiaj jeździ pierwszy dzień z tą przyczepą. Wcześniej jeździł z jakąś inną, tak jak mi mówił. Ogarnął. Trochę tam z początku wiadomo, jak już wspominałem, mieliśmy komplikacji, ale to jest do ogarnięcia, nie? Nie ma tam żadnego problemu. Ładnie tutaj w miarę usypał. Przyłożył się chłopak. I tyle, no targamy. Już mamy ponad 1000 motogodzin, 936. Serwis już był. Ogarnęli sprzęt. Wszystkie oleje pozmieniali i można jeździć. Jak widać, plandek nie zakrywamy z tego względu, że to blisko. To nie ma co, pogoda ładna, to po co to zakrywać, bez sensu. Tutaj trochę gałęzie. Ale jakoś tam sobie radzimy powoli, żeby tak wiadomo, nie świrować. Nie ma też tragedii, no nie ma rewelacji, ale na pewno tą drogę będziemy przycinać, podejrzewam. Przytniemy, bo to wiadomo, szkoda traktorów. Po co to rysować? Trochę by się przycięło i tyle, a to dużo roboty nie ma. Zimą może jak będzie trochę czasu wolniejszego czy coś, to wiecie jak jest. I na spokojnie, bez wariacji, nim na koszą przeładowczą. Podejrzewam, że tak około, myślę, 5 zbiorników może wejść na tą przyczepę z tego fenda, bo teraz akurat dzisiaj tutaj kosimy tylko fendem. Mati kosi, Patryczek kosi gdzieś indziej. Bardzo go serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy też Huberta, który jeździ 936 starszą. Jak widać, tutaj mamy drogę taką, jak mamy. Dosyć wąską, ale ładną. Można tu pędzlować. Póki nic nie jedzie, wiadomo jak jest. Wysypaliśmy się szybko. Cofnęliśmy do tyłu, szybki kiper. I dalej lecimy. Cały czas. Tu wieziemy towar chłopakom na pole. Wiadomo, zimny z lodóweczki. Jakieś picie. Bo to podstawa, nie? Wiadomski jak jest. Tutaj właśnie dojechałem na pole, jak widać. Mamy tu fenda. Mati już prawie nakosił zbiornik, będziemy wysypywać właśnie. A tu już Grzesiu stoi z przeładowczą, czeka, żeby mnie dosypać. No i z powrotem pędzel, nie? Nie ma co stać, trzeba oporowo. Jedziemy teraz koło kombajnu. Jechaliśmy 4 na godzinę, prezes kazał przełączyć na 5. Sypiemy w locie. Już dojechałem, dlatego bez sensu sypać na przeładowczą i później znowu. Staramy się tylko jechać, aby było na środku i tyle. 5 na godzinę to jest... O, i 5 na godzinę to jest przecież powoli. To on sobie tam doreguluje, czy szybciej, czy wolniej. Już wysypał. Szybko wysypuje, robotę robi. Jedziemy teraz do Grzegorza. Dosypię resztę.
i spadamy. Już tam chłopak rozłożył rurę, czeka i tyle. Podjeżdżamy pod przeładowczą. Grzegorz zadowolony. Trzeba dobrze wycyrklować, aby było na środek. On sobie rurą doreguluje, trochę może zawsze złożyć niżej, żeby było po prostu. Myślę, że jak troszeczkę by złożył, to o właśnie składa delikatnie. No troszeczkę za daleko podjechaliśmy. W sensie za blisko będzie sypało. Za bardzo na prawą stronę, tak. Ale Grzegorz się przestawił bez problemu. Chłopak już zajarzył, o co chodzi. Idziemy do niego, do kabiny. Przyszliśmy do 10.50, do Grzesia. Grzesiu, jak tam? Grzesiu zdenerwowany, bo mu krzywo podjechałem. Ale przestawi się chłopak i już może będzie dobrze, co? Elegancko. Dobrze, rurę sobie dasz niżej i ten. Patela. Teraz grubej rury dasz? Ta rura taka jest denerwująca. Jeszcze może trochę złóż. Dobrze, Marek. Ty się znasz na robocie. Ja nie? Się nie znam, Grzegorz. Ja. Na spokojnie, bez wariacji, żeby zabezpieczeń nie pozrywać. Ta rura jest denerwująca, bo tak skacze od tej plandeki. Hmm. Ciekawe, jakby ją pasem przypiął, czy nie? Plandekę? Nie, rurę. Nie, to rurę nie. Do tej rurki, co jest tutaj? Do tej małej, czy nie? Nie. Ja muszę zobaczyć. No to zaraz się wyrwie po tych dziurach. Mati dosypał i elegancko. Będzie pełna? Będzie. Powoli, powoli, Grzesiu, będziesz czubatę sypał po korek. Dobrze, bo tu se złożysz, tak wiesz, złożysz, dołożysz, cyk, jak chcesz. Dawaj, dawaj do przodu, żeby, bo tam na plandekę, żeby nie ciął. Spokojnie, Marek. I złóż ją trochę jeszcze sobie i będzie... Wyżej jak burty, to nasyp i będzie miło pocieszyć. Dobra. Tutaj mamy z zewnątrz, jak to wygląda. Grzesiu już wysypał. Odjeżdża, będzie składał rurę. Grzesiu zadowolony. Z tą rurą trzeba uważać, bo ona idzie cała do tyłu tak i jeszcze w dół. Dlatego jak jest pod przyczepą, od razu jak się wysypie, to nie złoży jej. Cyk i złożona i można dalej lecieć. To jednak robi robotę. Wagon. Trzeba uważać, bo tam ramiona mamy w górze. Trzeba uważać na wałek, żeby po prostu przy skrętach nie uszkodzić, nie zahaczyć. Taki skład to ta przyczepka malutka do tego konia. Grzesiu jedzie dalej i ja tak samo. Jak widać, to wysypujemy do tyłu elegancko, powoli, bez pośpiechu. Nie ma co też sypać tam na jedną tą, żeby wiecie, po co ten zderzak, tam wszystko to tak aż normalnie wygina. Powoli, ładowarka jest i tak to podgarnie i tak. Nie ma pośpiechu. Delikatnie zawsze podjedziemy, podhamujemy trochę. I tyle. Szczepę opuszczać.
Teraz akurat chłopaki coś działają. Tak zawsze ktoś jest, pomoże mi. Ja podjadę, podmuchać czy coś. Ale dla mnie to żaden problem, ja wsiądę, ogarnę. No już trochę żyta jest, jak widać. I tyle. Nic nie mówię, nic. Damian jest zdenerwowany, bo mu się spieszy. Co Damian robisz? Sami znaleźli i jadę odebrać z kundla. Był niegrzeczny i spierdolił. Damian, tylko żeby opony nie wybuchły. Nie wybuchły. Dobra, nie nagrywaj takich rzeczy, bo później będzie w internetach. Dawaj powiemy coś mądrego. Zawsze mówimy mądre rzeczy. Nie. Kurwiamy Damiana jak zwykle. Robota idzie, worki są przewożone. Marek nie umiał odpiąć łyżki od ładowarki oczywiście, ale dałem sobie radę. Nie, bo nie podpiąłem. Więc wożenie jest na dwie ładowarki, robota idzie. Tam teraz chłopaki przewożą. Jedna ładowarka starsza. Druga nówka. Na dwie to idzie robota. Idzie robota na dwie? Idzie, na dwie to idzie robota szybciutko. I co, za ile przyjedziesz? Myślę, że z godziny. Obiad jakiś by trzeba było, nie? Tak. Dobra, nara. Nara. Tutaj taki patent. Na Big Baggy. Tutaj z jednej strony uszy. Z jednej strony, z lewej. Tutaj z prawej. Odczepia się uszy. Ładnie są rozłożone. No wiadomo, to nie są widły, ale po prostu... Jeżeli mamy jedne widły do jednej ładowarki, to musimy sobie jakoś radzić z tym, tak? Jeszcze trochę worków jest do przewiezienia. Tam stoi 6930 z ekopomem. I robota w re. Rzesiu, co się stało? Nic się nie stało. Jak się nic nie stało, to po co ten wąż odczepiasz? Kierownik kazał, trzeba odczepiać. Co się z kombajnem dzieje? Trzeba wydmu. Rzesiu, dobrze zabezpieczyłem, nie spadło, tak, widzisz? Elegancko. Ty to Marek się znasz na robocie. Pozdrawiamy tutaj Kubę z Trzcińca. Rureczki nam eleganckie zrobił do dmuchania. Miedziane. Z zaworkiem. Czerniel się zna na robocie, co? Coś tam się zna. Rzesiu, tylko węża nie przetnij. Bo nie będzie czym dmuchać. Prezes już jedzie. Mamy tu 10.50, zaraz pod powietrze podpinamy, będziemy dmuchać. Co jest, Mareczek? Nic, co ma być? Mariusz dzisiaj kurde elegancko nagrywał. Wyjąłem Ciasiu. O, firmowe koszulki, to jest klasa, nie Maro? O, idę się mrygę. Same findy. To jest maszyneria, nie tam. Nie tam, gdzie tam. Grzesia, nagrywałeś cię? Jak nie, kozi, bo się wstydzi, co? Nie nagrywałem. Mówiłeś, ile pole ma hektaryzów? Nie mówiłem. Leczka. Ściernia zielona jak pierun. Parapulowa będzie. No, dużo, dużo nie zostało. Jutro pierdzielnie. Dzisiaj będziemy walić do buchania. A je tak, no. Ty, a idźcie jak nam teraz cofać, człowieku, ładowarką trzeba. Bo John Deere stoi. Oni przeżwijają i do suszania sypią. I gdzie stoi? W środku? No. Ja tylko wjechałem tak, żeby pod górkę ładowarka nie trzeba było, odczepiłem ładowarką w cofa i dopiero podjechałem, podczepiłem, bo kurde nie ma szans. A, bo szeroki traktor? Przyczepa elegancko idzie, ale traktor nie wchodzi. Bo John Deere jest, kurde, praktycznie trzeba od razu się łamać, bo John Deere stoi mały, nie? Trzeba się złamać pewnie, nie? Tak. Trzymaj, bo ktoś do mnie tarabani. Co mam tu gadać? Nie wiem, kwestia. Halo. Mateusz wreszcie przyjechał, oddał moją furę, którą jeżdżę. Był jeden kurs wysypać. Jeszcze trochę dosypiemy do przeładowczej. Akurat, bo tutaj mamy Grzesia, który był operatorem na suszarni i teraz kosi. Koguciki już mi się zapaliły, do końca doleci. Polecimy z prezesem, wysypiemy na przeładowczą trochę tam dosypiemy i polecimy
tutaj dosypać i ja polecę. Teraz ja już dalej będę jeździł. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj szło, bo to by porobił, trochę pojeździł w nocy. Wiadomo jak jest. Prezes jak zwykle, telefonów pełno. Tutaj mamy 100 hektarów, ale tu jest takie bagienko, a tak to później jest tam trochę sklina, takich zakamarków krótszych, ale to jest pikuś. Naprawdę ładny kawałeczek.